nowy prototyp. Mam ekstrudera. Na razie nazwa robocza to była Krokodyl 3D, ale będzie to się nazywało Dodo 3D. Można tu zobaczyć, jaka tu będzie odległość pomiędzy radełkiem a otworem podającym i odbierającym filament. To na razie jest pierwszy prototyp. Czekam na wycenę z Waterjeta, ale to chyba nic z tego nie wyjdzie, więc muszę robić wszystko samemu. Ale jak widać, nie jest aż tak źle, można robić. Niestety jakość wykończenia na maszynie XMD48 jest, no, pozostawia wiele do życzenia, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Można tu zobaczyć, że jest bardzo mało miejsca, gdzie mógłby uciec drut, zwłaszcza gumowy, bo tu mi zależy na filamentach gumowych. No, to by było na tyle. Aha, co do projektu. Projekt będzie rozwijany w duchu open source. Tutaj widać taki fajny, duży otwór. Tutaj będzie wchodziła tuleja mosiężna, gwintowana. Z tej strony będzie frezowanie. I ta tuleja mosiężna będzie pozwalała na szybkie szybką wymianę drutu, czyli będziemy mieli tutaj taki układ dociskający filament. No i będziemy, blokada będzie zwalniana, układ będzie poluźniany i w ten sposób będzie można szybko i bezboleśnie wymieniać druty. No i przede wszystkim regulować docisk radełka, no bo w przypadku drutów twardych typu PLA albo ABS, no to tutaj docisk jest ważny, ale nie aż tak krytyczny. No a w przypadku drutów filamentów miękkich, no to niestety trzeba tu bardzo dużo wyczucia, aby ten drut po prostu nie zmiażdżył się i nie deformował podczas podawania. A to tak mniej więcej wygląda. Wymiary to jest około 46 mm na 60, więc nie jest to aż taki duży ten ekstruder. Można zobaczyć tutaj z tyłu mniej więcej, jak to wygląda. Jeszcze będzie tutaj podebrania, aby tutaj kołnierz silnika się chował w obudowie aluminiowej. Planowałem tutaj zrobić nacięcia, aby można było przymocować wentylator i lepiej było oddawane ciepło, ale w układzie typu wytłaczarka plus głowica full metalowa, wydaje mi się, że bez tych radełek sobie poradzimy. No nie wiem, jeszcze tutaj testy nie zostały przeprowadzone finalne, to jest na razie tylko pierwsze złożenie tego ekstrudera z blachy aluminiowej 15 mm. Planuję robić właśnie w tej grubości, bo tak są płaskowniki handlowo sprzedawane. Może być troszeczkę chudszy ten ekstruder z tego względu, że no, jeżeli płaskownik będzie wyjątkowo zdeformowany, to trzeba będzie zbierać przynajmniej 1/10 albo 0,2 mm z dolnej i z górnej płaszczyzny. No to taki mały update projektu, nad którym pracuję. Jest to pierwsza iteracja, o nie, kłamie, jest to trzecia albo czwarta iteracja ekstrudera z aluminium. Będzie to moja 10 albo 15 ekstrudera jakiegokolwiek. No, pierwszy prototyp. Może nie taki pierwszy. Pierwszy ma kolega Imrahil. To jest albo nawet ma i drugi. No mniejsza o to. To jest prototyp ekstrudera w formie sklejkowej. Tutaj nie ma żadnej sprężyny. Tu jest docisk regulowany za pomocą
elastyczności sklejki. No właśnie, tak mniej więcej wygląda. Te chłodzenie musi być, bo inaczej drut bierze się i wygina pod wpływem ciepła. No ale to by było na tyle. Dobra, jeszcze jeden update. Czyli w zasadzie w polsku mówiąc, aktualizacja. Mniejsza o to. No właśnie, zrobiłem na szybko na ZX7016, czyli popularnej Zosi, frezowanie. No miałem taki frez, to takim zrobiłem. To jest tylko prototyp. Z tego co widzę, to powinien być takie wycięcie na 4 mm, żeby tutaj ten młoteczek nie... ten młoteczek się nie ruszał. No ale to jest prototyp, więc musi przejść swoje błędy wieku dziecięcego. No to już widać mniej więcej zamysł, tak? To będzie, będzie tutaj zamocowany docisk z łożyskiem. No i będziemy sobie mogli regulować siłę docisku. Mam jeszcze sprężynkę, więc to jeszcze będzie kwestia sprężynki, długości i tam takich paru innych detali, ale mniej więcej widać o co chodzi, tak? Mamy sobie tam dociśnięty, mamy sobie wyregulowany docisk, zmieniamy drut. No, tu będzie musiało być trochę głębiej podfrezowane, ale ciach do góry. Mamy zluzowanie docisku, zmieniamy drut, ciach, wkładamy. No, proste, dosyć jakby nie patrzeć, pewna komplikacja podczas pracy, bo tu trzeba zrobić dwa, nawet trzy mocowania, bo to jeszcze musi być ta kieszeń. No ale tak to mniej więcej wygląda. O, to będzie wyglądało od strony silnika. Ciach, ciach, ciach. Mosiężny kołeczek. Chyba nawet zostanie, bo mosiąc jest samosparowny, więc tak być powinno. Na tokarce robię manualnej, więc mam tutaj pewien luz. Nie wiem, czy taki luz będzie docelowo, czy będzie tutaj dużo mniejsza tolerancja. No ale tak mniej więcej wygląda. Ciach wyciśnięte i heja. Dobra, to by było na tyle.